No dobrze, doszliśmy tak naprawdę do 5 rozdziału, doszliśmy dzisiaj do pewnego fragmentu, który będzie dalszym jakby etapem rozwijania przez apostoła Pawła tak naprawdę treści Ewangelii, bo to mówiliśmy od samego początku, że list do Rzymian to tak naprawdę jest treść Ewangelii, którą apostoł Paweł postanowił dla Rzymian specjalnie po prostu od A do Z wytłumaczyć, pokazać na różnych przykładach, w różny sposób, w różnych obrazach, jakby też im to pokazuje przez różne przykłady, na różnych podstawach. To wszystko jakby wskazuje i od samego początku jakby opisuje, czym jest Ewangelia, od czego się rozpoczyna, jakie jest sedno Ewangelii o Jezusie Chrystusie oczywiście. I może krótko tak powtórzę to, co gdzieś było mówione przez ostatnie 4 rozdziały, czyli gdzieś tam, co, żebyśmy też mogli być w miarę na bieżąco, żebyśmy też gdzieś widzieli sens tej kolejności, którą apostoł Paweł gdzieś zaproponował w tym liście. I gdzieś na samym początku, gdzieś w pierwszym rozdziale czytaliśmy przede wszystkim na temat grzechu. Nie wiem, czy pamiętacie, tam dosyć sporo właśnie mówiliśmy na temat jakby odstępstwa człowieka od Bożego planu, odstępstwa człowieka od Bożego zamiaru, Bożej harmonii. Mówiliśmy o tym, że człowiek po prostu odrzucił chwałę Boga i zajął się samym sobą, zajął się chwałą samego siebie, skupił się na sobie i skupił się na tym, by robić wszystko zupełnie przeciwnie Bogu. Mówiliśmy również o takiej, na podstawie tego rzucania do tego celu, nie? Mówiliśmy sobie o tym, że tak naprawdę nie sam problem nas jest taki, że gdzieś grzeszymy, że gdzieś nie trafiamy do tego celu, ale tak naprawdę problemem każdego człowieka jest to, że jesteśmy z natury całkowicie grzeszni. Że tak naprawdę jesteśmy zupełnie nie tylko, że nie trafiamy do celu, ale tak naprawdę jesteśmy zupełnie odwróceni od tego celu. Nie mamy tak naprawdę żadnych szans gdzieś jakby obrazowo mówiąc, trafić do celu, tak? Mówiliśmy sobie o tym, że w związku z tym, jakby dalsze rozdziały, drugi rozdział, w związku z tą sytuacją człowieka, w związku z tym miejscem, w którym się znajdujemy, mówiliśmy sobie o tym, że tak naprawdę niepotrzebne jest ocenianie w Kościele, niepotrzebne jest ocenianie gdzieś jeden drugiego, bez sensu jest jakby gdzieś osądzanie drugiej osoby, bez sensu jest w jakiś sposób potępianie drugiej osoby, skoro tak naprawdę każdy z nas jest w tym samym miejscu, czyli zupełnie przeciwny, jakby w zupełnej przeciwności do Boga, bo każdy człowiek tak naprawdę jest grzeszny i o tym też czytaliśmy. Każdy nie był w stanie być doskonały, nie był w stanie by spełnić wymogów prawa, spełnić wymogów bożych, żyć w Bożej harmonii. Każdy z nas się sprzeciwił. Gdzieś o tym mówiliśmy trochę więcej na temat tego oceniania i tego gdzieś potępiania drugiej osoby. I później właśnie przeszliśmy do takiego tematu, a więc usprawiedliwienie z wiary. I to był gdzieś tam już 3 rozdział, gdzie rozmawialiśmy na temat tego, że tak naprawdę nasze zbawienie nie bierze się na podstawie tego, że my możemy się jakoś postarać, że my możemy coś super zrobić, w jakiś sposób lepiej się zachować albo jakoś sobie na to zapracować, ale że tak naprawdę nasze zbawienie bierze się tylko i wyłącznie na podstawie naszej wiary i nie ma nic wspólnego z naszymi uczynkami, a więc nasze uczynki nie mają żadnego wpływu na nasze zbawienie, bo wpływ na nasze zbawienie ma tylko i wyłącznie postawa naszego serca, której jest wiara, w której jest nasze pragnienie do Boga, jakieś zaufanie, gdzie po prostu sensem życia staje się tak naprawdę Jezus Chrystus. I 4 rozdział to była gdzieś pewnego rodzaju kontynuacja tematu wiary, tematu fundamentu wiary i tego, jak bardzo ważna jest wiara. Dalsza kontynuacja tego, że to zbawienie wcale nie opiera się o uczynki, więc apostoł Paweł, jak widzimy, bardzo mocno temat uczynków gdzieś piętnował, takiej postawy starania się, oczywiście jakby nie był przeciwny temu, żeby się dobrze zachowywać i dobrze żyć, ale jakby gdzieś piętnował tą myśl, żeby gdzieś te uczynki nie wpływały i nie wpływało nasze myślenie na temat zbawienia, nie wpływały na nasze myślenie względem drugiej osoby, jaka ona jest i czy ona zasługuje na zbawienie i tak dalej. Więc dziś bardzo mocno się tego dotykał i mówił tu na podstawie życia Abrahama, który żył w czasach, kiedy nawet nie było prawa i pokazał na jego przykładzie jego postawę wiary i pokazał na jego przykładzie, że tak jak jest napisane i czytaliśmy to w Starym Testamencie, Abraham został usprawiedliwiony na podstawie wiary, na podstawie tego, że zaufał obietnicy, jaka została mu powierzona.
No i tak gdzieśmy doszli do takiego miejsca, gdzieś oczywiście w dużym skrócie, i jeżeli ktoś bardziej chce się zagłębić, a może czegoś nie słyszał, to z tego co widzę na YouTubie tam wpadają w miarę na bieżąco te filmy. Więc zachęcam, jeżeli ktoś potrzebuje, ktoś czuje, że chce, pragnie sobie gdzieś odświeżyć jakiś jeden wykład, to nie ma problemu. Myślę, że jest to super narzędzie, że możemy tego odsłuchać, i ja też często jak jakieś nabożeństwo na jakimś nie mogę być, to jest super sprawa, kiedy możemy po prostu wejść gdzieś na Bethel TV i posłuchać tego, co było mówione w naszym zborze. No i tak dochodzimy do rozdziału 5, czyli tego rozdziału, na którym chcę się dzisiaj skupić. I najpierw przeczytamy sobie wersety od 1 do 10, w sumie to do 11 zdaje się. Skupimy się trochę kilka myśli tutaj, a później pójdziemy dalej. Więc zachęcam, jeżeli mamy ze sobą Biblię, otwórzmy je. List do Rzymian, 5 rozdział. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Lecz nie tylko tym. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Powiem więcej, dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą. I na razie do teraz. Wiecie, to na czym chcę się pierwsze skupić dzisiejszego dnia, to tak naprawdę pierwszy werset tego 5 rozdziału, który jest, który kiedy przeżywałem bardzo wiele rzeczy na podstawie listu do Rzymian, był w pewnym momencie takim moim hymnem, który często sobie musiałem powtarzać. Ten pierwszy werset to było coś, co, jeszcze może do tego wrócę, ale to było coś, co wiele razy, kiedy miałem trudny czas, kiedy miałem trudny moment, to musiałem sobie go po prostu wyrecytować w głowie, musiałem sobie do niego wrócić i naprawdę nad nim często usiąść, zastanowić się, co tak naprawdę daje mi ten pierwszy werset i czym tak naprawdę jest dla mnie, co on objawia dla mnie jako dla człowieka, który często sobie z czymś nie radzi, tak? Więc tu jest napisane tak, usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. I ten pokój z Bogiem gdzieś najbardziej dotyka moje serce. Bo mówiliśmy w zeszłym tygodniu na temat tego usprawiedliwienia na podstawie wiary, tak? Mówiliśmy o tym, że zostaliśmy uwolnieni tak naprawdę od naszych grzechów, zostaliśmy uwolnieni od tego wszystkiego, od tego naszego przekleństwa i postawieni do Bożej sprawiedliwości, postawieni w miejscu Bożej sprawiedliwości, sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, tak? Zostaliśmy jakby w pewien sposób, jakby te nasze wszystkie grzechy, jak mówi w jednym miejscu Boże Słowo, zostały zakryte, a zostaliśmy jakby, stajemy się tak sprawiedliwi jak Jezus Chrystus, który stał się taką naszą zasłoną, takim naszym szatą, którą my możemy sobie założyć, którą możemy mieć i dzięki której możemy stać przed Bogiem jako sprawiedliwi, jako ci, którzy zostali uratowani, jako ci, którzy zostali wybawieni, tak? I to jest niezwykłe, że na podstawie tej wiary, bo stało się to tylko i wyłącznie na podstawie wiary, a więc to jest to niezwykła sprawa, że żaden ten uczynek nie musiał na to wpływać, nie musieliśmy się na to postarać i na podstawie właśnie tej wiary mamy ten pokój z Bogiem, tak? I tak naprawdę żaden upadek, i to jest ważne, to jest niby proste, ale jakże ważne, żaden upadek, żadna trudność, żaden jakiś foch, żadna sprawa, jakiś moment, w którym przeżywamy jakieś zachwianie, tak? Żadna chwila nie ma prawa wpłynąć na pokój,
który mamy z Bogiem, tak? Zostaliśmy przez wiarę postawieni w miejscu pokoju z Bogiem, w miejscu pojednania z Bogiem, w miejscu, albo inaczej, może z miejsca walki do miejsca przyjaźni, z miejsca bycia przeciwko do miejsca bycia razem. Z miejsca jakby walki przeciwko, a więc z miejsca takiego, wiecie, agresywnego zachowania przeciwko Bogu, z miejsca bycia zupełnie przeciwnym względem Boga do miejsca ucztowania razem przy jednym stole, tak? Zostaliśmy postawieni do miejsca właśnie pokoju z Bogiem. A więc żadna kłótnia, żaden zły pomysł, żaden zły uczynek, żaden trudny dzień, żaden problem nie jest w stanie wpłynąć na pokój, który mamy między Bogiem. Bo musimy pamiętać tą myśl, że ten pokój mamy dzięki wierze. A więc to nie tylko jakby temat zbawienia, ale tak naprawdę całe nasze chrześcijaństwo teraz opiera się o wiarę. I my często właśnie gdzieś mamy w głowie tą myśl, że nasze zbawienie, nasze życie jest na podstawie wiary. Ale jak często jakaś sprawa, jakieś wydarzenie, jakiś zły dzień, jakaś sytuacja, jakaś chwila ma jakby prawo wpływać na nasz pokój względem mnie a Boga, względem tego zasiadania przy stole z Bogiem. I wiecie, to jest ważne, że apostoł Paweł mówi, na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. I mówi dalej, wiecie co? On mówi taki coś fajnego. W której niewzruszenie stoimy. To nie jest tak, że my mamy teraz... Oczywiście my z własnej decyzji możemy żyć w takim miejscu zachwiania. Ale Bóg stawia każdego z nas na podstawie wiary w niewzruszonym pokoju. W pokoju, który nie jest w stanie nikt zachwiać. Ani te sytuacje, o które wymieniliśmy, ani żadna sprawa, żaden zły dzień, to co wszystko wymieniłem, nie ma prawa wpłynąć na twoje miejsce bycia i przeznaczenia przez Boga, którym cię przeznaczył, a więc miejsca pokoju, miejsca ucztowania z Bogiem, miejsca przyjaźni z Bogiem, tak? Bo na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. I to jest to niesamowite słowo, które jest takie proste, nie? Takie, można powiedzieć, to jest takie banalne. Tak naprawdę po co robić tyle wykładów na podstawie listu do Rzymian, jak można powiedzieć, że na podstawie wiary i załatwione, nie? Tylko właśnie kluczem w tym wszystkim jest to, że my musimy to nie tylko usłyszeć, nie tylko gdzieś przeczytać, tak? Ale musimy to przede wszystkim, musi to zostać objawione nam do naszego życia. Objawione do naszego serca i do naszej codzienności, tak? Ale skoro jesteśmy postawieni w miejscu pokoju, to co mówiłem wcześniej, to znaczy, że kiedyś byliśmy jego wrogami. To znaczy, że kiedyś byliśmy w miejscu wrogości przeciwko Bogu, tak? To znaczy, że kiedyś stawaliśmy w opozycji. To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy na tych naszych, kiedy pokazywałem ten obraz. Nie wiem, czy pamiętacie. Zostaliśmy przez naszą naturę obróceni, tak? O 180 stopni względem celu, tak? Czyli jeżeli mieliśmy iść tam, to idziemy w drugą stronę, czyli stajemy naprzeciwko Boga. I będąc człowiekiem, będąc jakby człowiekiem nienawróconym, jesteśmy człowiekiem, który stoi naprzeciwko Boga i walczy przeciwko Niemu. Walczy przeciwko temu, co stworzył, walczy przeciwko Jego harmonii, przeciwko Jego naturze, tak? I właśnie Bóg wyrwał nas z tego i stawia nas w miejscu, kiedy możemy być Jego wojownikami, kiedy możemy być w Jego zastępach, kiedy możemy siedzieć przy Jego stole i kiedy możemy słuchać Jego poleceń, kiedy możemy słuchać, kiedy On do nas chce powiedzieć coś pięknego, tak? I to jest ten pokój, który daje nam właśnie wiara. Wiara, a nie żaden uczynek. I tak myślałem sobie nad tym troszkę, dlaczego często właśnie nie mamy tego pokoju? Dlaczego często nie stajemy w swojej codzienności w miejscu pokoju z Bogiem? Dlaczego często diabeł potrafi przyjść i zasiać coś do naszego życia, tak? Ja się bardzo mocno nad tym zastanawiałem, bo to, co mówiłem na początku, że ten werset to było coś dla mnie kluczowego, to było coś dla mnie ważnego, bo pamiętam, kiedy przeżywałem ten fragment, kiedy rozważałem ten fragment,
ale ja dalej w swoim życiu nie radziłem sobie z tym, że z tym poczuciem, że jestem w miejscu pokoju. Często byłem w takim miejscu, że myślałem, że zupełnie nie jestem w miejscu pokoju z Bogiem, że jestem w miejscu walki, że jestem gdzieś na nożach, że nie chcąc być w tym miejscu, ale miałem takie poczucie, tak? I wiecie, często wydaje mi się, że my jesteśmy w takim miejscu, że nie czujemy przez właśnie jakieś sytuacje, że jesteśmy w miejscu pokoju, że jesteśmy dalej w tym samym ukrytym miejscu, w Jezusie Chrystusie. Zapominamy, że przez wiarę. I tak często diabeł potrafi przyjść do naszego serca i przypomnieć ci to wszystko. Przypomnieć ci ten dzień, przypomnieć ci tę chwilę, przypomnieć ci ten zły uczynek, przypomnieć ci tę sprawę, która może wydarzyć się w twoim życiu, wydarzyła, tak? On przyjdzie i ci to wszystko pokaże, wyrecytuje, opisze nawet, co tam zrobiłeś i w jaki sposób. Tylko po to, by zachwiać ciebie z tego miejsca pokoju, z miejsca relacji, z miejsca zastawionego stołu, z miejsca, w którym jest pięknie, w którym jest wspaniale, do miejsca, kiedy nie czujesz pokoju, kiedy czujesz zachwianie i kiedy zaczynasz włączać emocje, kiedy włączasz starania i kiedy zaczynasz szukać wszystkiego, by przypodobać się, by wrócić. I diabeł chce, żebyśmy zaczęli się starać. Diabeł chce, żebyśmy zaczęli próbować walczyć z tym naszym miejscem, w którym jesteśmy, z tym złym uczynkiem, tak? On chce, bo on wie, że my nie damy rady. On wie, że my się z tym zajedziemy. On wie, że będziesz się znowu zakopywał jeszcze bardziej i on cię w to wkręci tylko po to, by jeszcze bardziej odsunąć cię od pokoju, do którego cię powołał. Pod pozorem tego, że wrócisz do pokoju, zakopie cię jeszcze bardziej. Rozumiemy? On ci powie, że to walka, te starania, te jakieś próby, to jest krok w kierunku pokoju, bo on wie, że dalej jesteś człowiekiem, bo on wie, że dalej jesteś po prostu człowiekiem zwykłym, który sobie z tym nie poradzi. Bo mówiliśmy sobie o tym, że jesteśmy po prostu ludźmi, którzy sobie nie poradzą, tak? Cieleśnie jesteśmy totalnie odwróceni od Bożej natury, od Bożej hierarchii, od Bożego planu. Więc jak chcemy sobie poradzić, tak? Więc to jest świetne narzędzie diabła, które wykorzystuje, by zabrać nas z miejsca pokoju i które wykorzystywał w moim życiu, żeby zabrać mnie z tego miejsca, w którym się zakochałem, kiedy przeczytałem list do Rzymian i zakochałem się w miejscu pokoju, w miejscu relacji, to diabeł szukał pierwszego lepszego momentu, by wypomnieć, by wykazać, by zrobić całą listę i przypomnieć, gdzie jesteś, kim jesteś, co zrobiłeś i dlaczego to zrobiłeś. I żeby wyrwać cię z tego miejsca, które gdzieś zostało mi w jakiś sposób objawione. I wiecie, dlatego o tym mówię, bo to nie jest tak, że my coś złapiemy i będzie. Oby tak było. Ale ja wiem, że często jest tak, że my musimy coś wypracować w swoim życiu. Że to jest pewien etap, że to jest pewna walka w naszym życiu, by żadne sprawy, by diabeł, kiedy przychodzi, a przyjdzie, skoro do Jezusa przyszedł, skoro do wszystkich ludzi wcześniej przyszedł, to dlaczego nie miałby przyjść dzisiaj do nas, jutro i tak dalej, i tak dalej. On przyjdzie, on będzie nam przypominał, on nam będzie mówił, on będzie się starał coś wprowadzić do naszego życia, tak? I będzie próbował nas z tego wyrwać. I teraz to, co jest kluczowe, to to, abyśmy nauczyli się i wypracowali swoje miejsce w Jezusie Chrystusie, abyśmy wypracowali to objawienie w naszym życiu, by takie sytuacje, takie momenty nie łamały naszego fundamentu, by nie łamały naszej wiary po prostu. Bo diabeł w ten sposób chce wyrwać nas z drogi wiary i wprowadzić na drogę uczynków, bo to jest dla niego najlepsze rozwiązanie. Bo wtedy może nas oskarżać do woli, a przez oskarżenie łapie nad nami kontrolę. Więc my musimy zawsze pamiętać, że musimy żyć tylko i wyłącznie na podstawie wiary. I wiarą uchwycić się miejsca pokoju. I nie pozwolić, by cokolwiek, jakakolwiek sytuacja zmieniła nasze położenie. To jest cudowne, to jest wspaniałe, ale to jest coś, co musimy wypracować w swoim życiu. Nad czym musimy pracować, nad czym ja musiałem pracować wiele razy. Ja pamiętam taki moment, kiedy jak zacząłem to przeżywać, to maksymalny dzień, kiedy to we mnie trwało, to był jeden dzień. Naprawdę.
I pamiętam, kiedy naprawdę to, co mówiłem na początku, że musiałem przyjść i od nowa recytować ten fragment w swoim życiu, bo diabeł, zwłaszcza na początku, on wie, jak bardzo chce nas skruszyć, jak bardzo chce to wykorzystać, że może po prostu cię jeszcze jakoś dobić, że może cię gdzieś jakoś wprowadzić w ten stan uczynków, tak? Więc możemy być po prostu w pewien sposób oskarżani. Dlaczego jeszcze czasami tracimy pokój? Bo po prostu możemy żyć życiem według uczynków, tak? To jest bardzo podobne, ale tak naprawdę ma małą różnicę, ale często właśnie po prostu żyjemy w taki sposób od samego początku. I to jest to, z czym ja żyłem, zanim przeżywałem list do Rzymian, tak? O czym mówiłem jakiś czas temu, że codziennie wieczorem płakałem przed Bogiem, bo nie wiedziałem, i jakby prosiłem Boga o wybaczenie, bo myślałem, że na tej podstawie znowu zostanę przywrócony do sprawiedliwości i będę mógł się następnego ranka obudzić i żyć sobie, ale potem znowu nie dawałem rady, a choć walczyłem i się starałem. I wiecie, później znowu wieczorem przychodziłem i płakałem przed Bogiem. I wiecie, i to jest miejsce, w którym nigdy nie złapiemy pokoju. To jest miejsce, w którym pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, to jest werset tylko wersetem. To są tylko słowa, które nigdy nie zostaną objawione do życia. Bo nie jesteśmy w stanie żyć prawdziwym pokojem, jeżeli nie jesteśmy postawieni w miejscu pokoju. To jest kluczowe. Więc Bóg przeznaczył nas do pokoju niezależnego, całkowicie niewzruszonego, stałego, ponieważ to jest Boża obietnica. A Bóg, kiedy coś obiecuje, to zawsze dotrzymuje słowa. I to jest niezwykłe. To jest piękne. Więc to jest jedna z pierwszych rzeczy, na którą chciałem zwrócić uwagę dzisiaj, jeżeli chodzi o ten fragment z Listu do Rzymian. Kolejną taką rzeczą, na którą gdzieś bardzo mocno gdzieś żyje we mnie, może tak, to znowu kolejny werset, trzeci. Bo jest napisane tak, lecz nie tylko, drugi. Przez niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary, to już czytałem, do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i tu jest napisane i chlubimy się nadzieją chwały Boga. I to jest takie zdanie, które wiele razy w swoim życiu przeczytałem i nigdy z niego nic nie zrozumiałem. Bardzo często w swoim życiu przechodziłem obok, bo to jest takie zdanie, które no trzeba zrozumieć jakoś, nie? Chlubimy się nadzieją chwały Boga. I wiecie, zastanawiałem się i gdzieś też ten fragment bardzo mocno zaczął we mnie żyć i przełamywać znowu kolejną barierę w moim życiu. Zaraz o tym powiem. To była bardzo duża bariera, którą miałem od dzieciństwa, kiedy chodziłem do kościoła. Ale spróbuję podkrótce, może rozumiemy to zdanie, ja go nie rozumiałem od samego początku, więc spróbuję go w pewien sposób wytłumaczyć trochę po swojemu, trochę tak gdzieś jak ja to zrozumiałem, a wierzę, że przede wszystkim po Bożemu. Więc chlubimy się, zastanawiałem się, jak wytłumaczyć słowo chlubimy się, bo to nie jest takie słowo, które używamy na co dzień, nie? To jest takie słowo już mniej używane, tak przynajmniej mi się wydaje. I tak gdzieś napisałem sobie, czy gdzieś wyszukałem w internecie, że chlubimy się to szczycimy się na przykład, tak? Gdzieś napisane było obnosimy się z czymś, tak? W pewien sposób wykazujemy to na zewnątrz, nie? Jeżeli mówimy o tym, że obnosimy się z czymś. Cieszymy się czymś, tak? Czy nawet znalazłem takie znanie, jesteśmy z tego znani. Jesteśmy z tego rozpoznawani. Tak gdzieś znalazłem też synonim, więc tak gdzieś rozumiem słowo chlubimy się. I tak gdzieś na to patrzę. Więc apostoł Paweł mówi, chlubimy się. Czym się chlubimy? Nadzieją. I to słowo też czasem możemy źle zrozumieć. Wiecie dlaczego? Bo my trochę rozumiemy słowo nadzieja jak takie, wiecie, jak takie 50%. Trochę, nie? Nasze przysłowia, niektóre nasze jakieś powiedzenia, one tak bardziej pokazują na 50%, może 60%, nie? W porywach do 70%. A wiecie, jeżeli przetłumaczymy sobie to słowo jakby z greki, to ono tak naprawdę pokazuje bardziej pewnego rodzaju pewność.
A więc tam jest, szczycimy się taką pewność, taką pewnością. Chlubimy się z takim wyrazem, no właśnie próbuję teraz jakieś inne słowo od pewności. No taką po prostu chlubimy się taką pewnością, takim taką pełnią tematem, tak? Czym? Tak. Więc chlubimy się, jesteśmy w pewien sposób przeświadczeni tym, nie? Tak? Możemy jechać dalej. I później jest chwały Bożej, tak? Więc chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I tutaj jest moje największe zawsze pytajnik. Co tak naprawdę autor ma na myśli, mówiąc chwała Boża? I wiem, że w naszym kościele już wiele, myślę, na ten temat było mówione i to jest niezwykłe błogosławieństwo, że u nas się o tym tyle mówi i że gdzieś żyjemy, że gdzieś poszukujemy, że gdzieś dostrzegamy, że gdzieś to przeżywamy, że często po prostu w niej jesteśmy i stoimy i to jest niezwykłe. I wiecie, gdzieś ja myśląc o tej chwale Bożej, język polski, to gdzieś dochodzę do takiego miejsca, nie wiem, czy pamiętacie, chyba dwa spotkania temu, czytaliśmy, no na pewno dwa spotkania temu, z trzeciego rozdziału taki werset, możecie sobie przewrócić stronę, taki zupełnie wyrwany teraz z kontekstu, który mówi tak, trzeci rozdział, 23 werset. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Tak mówił apostoł Paweł wcześniej. Czyli coś się gdzieś musiało wydarzyć, tak? Że skoro w momencie, że wszyscy zgrzeszyliśmy, jest napisane, jesteśmy przez to, że zgrzeszyliśmy, pozbawieni Bożej chwały. Więc jakby Boża chwała ma duży współczynnik, ma duży związek z naszą grzesznością lub jej brakiem, tak? I myśląc dalej i kombinując dalej, wiecie, przypomniał mi się mój ulubiony rozdział Bożego Słowa. Jeden z wielu ulubionych rozdziałów Bożego Słowa, ale ten jest bardzo wyjątkowy i chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę sobie otworzyli Ewangelię Jana, 17 rozdział. Jakby ktoś nie wiedział, to jest jeden z moich ulubionych rozdziałów. Też może trochę spróbuję to wyrwać z kontekstu, żeby nie czytać całego fragmentu, ale chcę wam tu pokazać pewną myśl od Jezusa, którą jakby przekazuje. To jest 22 werset. Ja im dałem chwałę, tak mówi tutaj ten fragment, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Ja im dałem chwałę, którą ty mi dałeś. Więc kiedy myślę o chwale, to wiecie, co potem tutaj mówi Pan Jezus? Aby co? Aby byli jedno. Jak ja jestem z tobą, tak aby oni, tak jak ja jestem z nimi, tak ja z tobą i tak dalej, i tak dalej. Jakby Pan Jezus mówi tu o jedności między sobą i o jedności, którą daje nam, ludziom, przez to daje nam tą jedność. Do czego wracamy tak naprawdę? Do tego, co mówiłem też przed chwilą trochę, nie? O tym, że zostaliśmy przeznaczeni do bycia w relacji, tak? I dzięki Jezusowi Chrystusowi zostaliśmy przeznaczeni od nowa do miejsca pokoju, tak? I do miejsca relacji, do miejsca jedności z Bogiem, do miejsca jedności całkowitej z Jezusem Chrystusem, do bycia jedno, tak? A więc to jest to pierwotne powołanie człowieka, które Bóg zaplanował dla człowieka, kiedy w ogrodzie Eden zaplanował to dla Adama i Ewy, kiedy zaplanował to dla człowieka, a więc że był w całkowitej relacji z człowiekiem, kiedy człowiek później od tego odszedł i Pan Jezus mówi, ja im daję chwałę. I ta chwała objawia się w jedności z Bogiem, tak? Objawia się w relacji z Bogiem, w byciu blisko, w obecności Bożej objawia się Boża chwała, tak? Niezwykłe. Więc co autor ma na myśli, mówiąc,
wracamy do wersetu, że chlubimy się nadzieją chwały Boga. Skoro mówimy, że Boża chwała to taka Boża obecność, całkowita jedność, ale tak naprawdę też Boże zwycięstwo, tak? W Jezusie Chrystusie, bo to mamy przez Jezusa Chrystusa. Skoro mówimy w taki sposób o objawieniu się Boga jako zwycięzcy nawet w przyszłości, tak? Boże Słowo o tym mówi, że objawi się jako zwycięzca. Więc chlubimy się, a więc cieszymy się, jesteśmy tego pewni, a więc z tą pewnością cieszymy się objawienia Bożej chwały, a więc objawienia się relacji w naszym życiu, obecności Bożej w naszym życiu i objawienia się Bożej mocy w naszym życiu, objawienia się zwycięstwa Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Tak? To jest to, czym chlubi się apostoł Paweł. I mówi tak, my się tym chlubimy. Więc trochę sprzedaje cały Kościół w liście do Rzymian. Mówi, no teraz już wszyscy musicie się chlubić, bo mówi, że my, tak? Skoro chlubimy się tą pewnością Bożej relacji, Bożej obecności, Bożego zwycięstwa, to teraz jest moje pytanie, czy my się tym chlubimy? Ja się zacząłem zastanawiać nad tym, w jaki sposób ja mogę chlubić się tym, ja mogę się tym cieszyć, w jaki sposób ja mogę to manifestować dla ludzi na zewnątrz. A więc manifestować na zewnątrz Bożą chwałę, Bożą obecność, Boże zwycięstwo. W jaki sposób, zastanawiałem się. I pomyślałem, moja pierwsza myśl, kiedy przeżywałem ten fragment, bo dzisiaj jestem w takim miejscu, że trochę rozszerzyłem te myśli, ale moją pierwszą myślą, jaka przyszła mi do głowy kiedyś, to było skończyć z przyzwyczajeniami. Pomyślałem o swoim uwielbieniu w kościele. To była moja pierwsza myśl. Że często przychodzę i wiecie, co robię? Wstydzę się w jakiś sposób okazać, chlubić się tym zwycięstwem Jezusa Chrystusa. To jest straszne, że czasem przyzwyczajenia albo nasz jakiś wewnętrzny wstyd potrafi zatrzymać nas w tym, by oddać Bogu chwałę całym sobą w jakiś nadprzyrodzony sposób, jakiś zupełnie inny. Wiecie, dlaczego ja mogłem się wstydzić podnieść ręce do góry? Skoro mamy się tym chlubić, skoro mamy to okazywać na zewnątrz, że Jezus Chrystus zwyciężył, że jestem w Nim w relacji, że mogę być z Nim w relacji, że jestem postawiony, że zwycięstwo może się objawić. Skoro jestem w takim miejscu, to jak mogę być osobą, która stoi i się wstydzi? To nie ma nic wspólnego z chlubieniem się Jezusem Chrystusem i pewnością Jego zbawienia i zwycięstwa. To nie ma nic wspólnego, wiecie, kiedy po prostu żyjemy jakąś zasadą, że być może w kościele nie wypada. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim miejscu, że nie muszę się bać tego mówić, że chyba muszą skończyć się czasy, kiedy w kościele nie wypada. Że po prostu w jakiś sposób musimy się gdzieś chować. Ja myślę, że jeżeli w kościele nie potrafimy emanować Bożej chwały, to jak to chcemy robić na zewnątrz? Skoro wśród wierzących ludzi nie potrafimy wykazać i cieszyć się prawdziwie, to gdzie możemy pójść do ludzi wokół nas? W jaki sposób wyjdziemy? Skoro wstydzimy się w kościele, to będziemy odważni na świecie? Pomyślałem sobie dalej, że to chlubienie się Bożą chwałą, tą pewnością Bożej chwały, to jest, wiecie, iście z tą chwałą do ludzi. Iście z tą mocą Jezusa Chrystusa do ludzi. Pomyślałem sobie, że to nie jest tylko emanowanie w kościele. Że to nie jest tylko wykazywanie tego w kościele, ale to jest wszędzie, gdzie się pojawiamy. To jest nie odwaga do modlitwy, ale odwaga do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie nad chorobą. Odwaga do iścia w autorytecie, o czym mówił też nasz pastor na naszych nabożeństwach, tak? To jest właśnie chlubienie się pewnością. Bo to nie jest 50-50, jak mówiliśmy, ta pewność, tak?
ta nadzieja, tam jest nadzieja. To nie jest 50%. To jest chlubienie się 100% pewnością zwycięstwa i chwały Jezusa Chrystusa. Chlubieniem się tego, że On przyjdzie, by to zwycięstwo objawić do końca. To jest właśnie to, co jest pięknego w chlubieniu się nadzieją chwały Bożej. I tak ja to rozumiem. Tak gdzieś do tego podchodzę. Ale tak jak mówię, to też jest rzecz, w której ja musiałem przezwyciężać bariery. To też nie jest tak, że przyjdziesz, okej, tak piszę, tak robię, nie? To tak nie działa. My jesteśmy tylko ludźmi, pamiętajmy o tym. I często musimy nad tym pracować, musimy przezwyciężać. Musimy przezwyciężać strach, przezwyciężać swoje myśli, przezwyciężać później jeszcze na samym końcu to, z czym przyjdzie do nas diabeł i nam podpowie do naszych głów, do naszego umysłu, tak? Tych zwycięstw w naszym życiu musi być wiele, ale my mamy fundament na Bożym Słowie oparty. I kiedy Jego się uchwytujemy wiarą, to mamy perspektywę i przestrzeń, by iść i emanować i po prostu rozrzucać wszędzie tą Bożą chwałę. Tak? Pokazywać ją sobą. To jest niezwykłe. Ostatnią rzeczą, jaką w tym fragmencie, który przeczytałem, chciałbym zwrócić uwagę, to jest napisane później dalej tak. Lecz nie tylko tym się chlubimy, dodając to słowo, żeby dobrze... Nie, nawet tak piszę. Jednak dobrze zapamiętałem. Lecz nie tylko tym chlubimy się, albo inaczej, lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. To jest piękne, że apostoł Paweł zaraz po tym, kiedy mówi o tym, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej, mówi o tym, że chlubimy się również naszymi uciskami. Chlubimy się również, apostoł Paweł w innych fragmentach mówi o doświadczeniach, o przeróżnych momentach, które mogą przyjść do naszego życia, które w naszym ludzkim ciele spotkamy. Wydaje mi się, że nie ma tu wyjątkowej osoby, która takiego czasu trudnego w swoim życiu nie przechodzi, tak? Apostoł Paweł, no to jest przeczłowiek. Ile on przeszedł trudności, ile on przeszedł doświadczeń, ile on przeszedł tych wszystkich chwil, kiedy statki się rozwalały, kiedy pływał, kiedy nie pływał, kiedy był w więzieniach, kiedy był biczowany, kiedy prawie ukamienowany. No tego było trochę więcej, nie? I wiecie, apostoł Paweł o tym mówi. Chlubimy się tym. Ja się tym szczycę. Ja się tym cieszę. Ja się tym obnoszę. To jest coś, co jest pięknego w moim życiu, mówi apostoł Paweł, parafrazując te słowa, tak? Bo mówi, bo to wyrabia coś w moim, i wiecie gdzie? W moim ciele. Bo te cechy, które mówią o charakterze, które mówią o wytrwałości, to są typowo cielesne cechy naszego ciała. I apostoł Paweł mówi, ja się tym chlubię, bo one wyrabiają w moim ciele, we mnie jakieś zasady, jakąś strukturę działania w moim życiu, tak? Obraca to w coś pięknego, w coś, co może przynieść mi w pewnym momencie ważne zwycięstwo. Mówiliśmy przed chwilą o obnoszeniu się Bożej chwały, tak? To gdzie mamy objawiać Bożą chwałę, jak nie w naszych doświadczeniach? Gdzie mamy objawiać Boże zwycięstwo, jak nie w naszych trudnościach? I teraz znowu popatrzmy na historię apostoła Pawła. Jak był wyrywany, jak przechodził z tego wszystkiego do wszystkiego, tak? Jak to wszystko, wiecie, w pewien cudowny sposób czyniło go apostołem, autorytetem w tamtych czasach. Ja myślę, że jak on by tego wszystkiego nie przeżył, co przeżył, nie wiem, czy byłby takim autorytetem dla wielu ludzi. Jakim był w momencie, kiedy w tych wszystkich trudnościach był, ale w tych wszystkich trudnościach wyszlifował swój charakter, wyszlifował swoją postawę. Bo wiecie, jak to jest. Kiedy wpadamy w pierwszy problem w swoim życiu, to sobie z nim nie radzimy.
Ale kiedy wpadamy w problem i uczymy się z nim radzić, i później wpadamy w kolejny problem i uczymy się z nim radzić, w jaki sposób teraz to jest ważne? Uczynkami? Wiarą. Możemy sobie poradzić. Pamiętacie karteczkę z zeszłego tygodnia? Możemy sobie próbować radzić z problemami naszymi własnymi możliwościami, tym czarnym kwadratem, tak? Ale jest coś więcej, co jest odkryte dla każdego z nas. Z czym właśnie się chlubimy? Więc apostoł Paweł mówi właśnie tutaj w tym momencie o tym, że chlubi się tymi trudami, chlubi się tymi wyzwaniami w swoim życiu, bo one kształtują jego postawę, bo one kształtują jego nadzieję. A nadzieja to nie jest to 50-50, pamiętacie? To jest ten sam słowo użyte w tym miejscu. To jest pewność. Kształtują jego pewność, jego przekonanie. Tak? Więc każda ta sprawa, każdy ten trud kształtuje jego możliwości w Jezusie Chrystusie ukryte. To jest niezwykłe. Wiecie, dlatego my nie powinniśmy się wstydzić naszych problemów. I teraz kolejna myśl. Jak często wstydzisz się swoich problemów? Jak często boisz się pójść do kościoła, i aby ktoś modlił się o twój problem? Jak boimy się często wyjść na przykład na środek? Jak często boimy się, wstydzimy się, wahamy się? A my mamy się chlubić. Apostoł Paweł mówi, chlubię się również tym, co przeżywam, bo w tym może objawić się Boża chwała, nie tylko dla mnie. Ale inni ludzie mogą to zobaczyć. Kiedy apostoł Paweł został wyrywany, to było wydarzenie. Więc to jest niezwykłe, że my nie możemy wstydzić się, ale po raz kolejny wiarą wyjść. Wiarą, wiedząc, że mam na podstawie wiary wyjść na środek, na podstawie wiary prosić o pomoc, na podstawie wiary prosić o modlitwę i na podstawie wiary przede wszystkim przychodzić w modlitwie do Boga. Tak? Nie na podstawie znowu tych naszych czarnych możliwości. Tak? Więc to jest taka kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. I później apostoł Paweł na samym końcu tego fragmentu, który czytaliśmy, mówi trochę o takim ciekawej myśli, że to wszystko, to chlubienie się i tak dalej, daje, jeszcze raz, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość, jakby to wszystko jest takie cudowne, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. I wiecie, apostoł Paweł teraz w tym momencie zaczyna rozwijać temat miłości, nie? I mówi tam o tym, że no bo kto jest w stanie umrzeć za drugiego człowieka? Potem mówi, no może ktoś byłby w stanie, choć ja mam wrażenie, że to pewnego rodzaju polemika, że może ktoś byłby w stanie umrzeć za dobrego człowieka, tak? Ale potem mówi, ale Chrystus umarł za wszystkich nas, grzeszników. To jest bardzo mocne słowo ujęte. Wiecie, moja wyobraźnia oczywiście, bo ja mam taką wyobraźnię, ja sobie lubię coś wszystko przerysowywać po swojemu. I pomyślałem sobie, czy ja bym był w stanie oddać swoje życie albo życie kogoś z mojej rodziny za człowieka, i teraz sobie wyobraziłem taką sytuację. Wiecie, każdy z nas, myślę, że ma tak w swoim życiu, że sobie dba o swój ogródek, o wszystko, nie? Ja sobie tak pomyślałem, że miałem taką swoją życiową harmonię. Tak jak mówiliśmy o Bożej harmonii, nie? To ja sobie tak pomyślałem, że mam taką swoją, nie? Że sobie wymyśliłem jakieś płytki w korytarzu, że sobie gdzieś tam o to wszystko dbałem, że sobie to wszystko jakoś tam remontowałem. Jak przyszło trochę znowu pieniężków, to znowu tu się gdzieś coś zrobiło, tam się coś ogarnęło. Każdy ma tam gdzieś jakąś swoją wizję i tak dalej, nie? Nie mówię, że to musi być dom, to może być samochód, to może być cokolwiek innego, ale tak ja sobie pomyślałem, no mam taki piękny jakiś tam swój domek, swoje mieszkanko, no może piękne to ono nie jest, bo jeszcze jest w remoncie, ale
to już tylko 3 lata się remontuje, nie? Myślę, że do 10 lat jeszcze i będzie dobrze. I tak sobie potem myślałem o tym, że gdzieś mam tą starania, tą walkę i tak dalej, tak? I pomyślałem sobie, przychodzi jakiś gościu, taki, jak to się mówi, żeby dobrze to słowo, taki degenerat, nie? Typowy. Wiecie, przychodzi i podpala mi dom, nie? To wszystko, do czego dążyłem, o co się starałem, a on to zrobił ze świadomością. Śmiał się do tego, bo w jakiś sposób mnie nienawidzi, tak? Pali to wszystko, co, do czego dążyłem, o co walczyłem i tak dalej, nie? I myślę sobie, czy ja jako człowiek byłbym w stanie teraz uratować tego człowieka, dając swoje życie albo życie kogoś z mojej rodziny, no. Brzmi komicznie, nie? Ja bym go jeszcze chyba tam popchnął, jakby gdzieś tam miał spać, nie? Przez przypadek. Tak po ludzku myśląc, nie? Ale właśnie Bóg daje dowód swojej miłości do każdego z nas. Że gdy, tak naprawdę, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, nie gdy byliśmy już chrześcijanami, nie? To nie wtedy. Kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy Bóg stworzył ziemię, a my ją po prostu kopiemy i robimy z niej po prostu swój własny użytek i wszystko przeciwko niemu. Kiedy Bóg wszystko stworzył na swoją chwałę, a my wszystko robimy na swoją chwałę, tak? Kiedy rujnujemy jego plany, rujnujemy całą jego, wiecie, taką harmonię, ten swój sposób, swoje myślenie, swoje prawa, kiedy robimy wszystko naprzeciwko niemu, tak? To właśnie wtedy posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa po to, by nas wszystkich uratować i przywrócić do relacji. Pomimo tego, że my to wszystko robimy, to On dalej chce, żebyśmy byli razem przy Nim i razem obok Niego, tak? Żebyśmy powrócili do miejsca, które zostało przeznaczone dla człowieka, dla Adama. To jest niezwykłe, co zrobił Pan Jezus. I teraz chciałbym przeczytać dalszy fragment do końca tego rozdziału. Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech przecież był na świecie, zanim wprowadzono prawo. Choć póki nie ma prawa, grzechu się nie liczy. Śmierć jednak panowała od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli. W podobny sposób jak Adam, będący odpowiednikiem tego, którego przyjście miało dopiero nastąpić. Jednak z darem łaski jest inaczej niż z upadkiem. O ile jeden upadek ściągnął śmierć na wielu ludzi, o tyle łaska Boża i dar tej łaski, wyjednany przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, wielu ludziom przyniosły obfitość dobrodziejstw. Inaczej też niż w przypadku tego jednego, który zgrzeszył, jest ze wspomnianym darem. O ile wyrok za jeden upadek ściągnął potępienie, o tyle dar łaski niesie usprawiedliwienie z powodu wielu upadków. Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak, jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Prawo natomiast wkroczyło, by pomnożyć upadek. Gdzie zaś wielu grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Tak, aby jak grzech panował, sprowadzając śmierć, łaska panowała, niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Nie wiem, czy zauważyliście, ten fragment jest taki trochę jak przez jednego, tak i w jednym. Jak przez jednego, tak jeden, nie? I wiecie, ja w skrócie, bo nie ukrywam, że do tego fragmentu będę odnosił się też w przyszłym tygodniu, bo będzie on trochę pośredni z tym, czym będziemy o czym mówić na początku przyszłym tygodniu, ale chcę trochę opowiedzieć o tym fragmencie. Bo ten fragment mówi o Adamie i o Jezusie. Bardzo dużo, tak? Mówi o dwóch człowiekach, dwóch ludziach. I może na podstawie takiego obrazu, który już trochę sobie rozważaliśmy, spróbuję coś pokazać. Ja nie wiem, czy to będzie dla nas jeszcze bardziej czytelne, czy mniej, ale spróbuję. Tak gdzieś pomyślałem, nawet zmieniłem sobie opakowanie, żeby było trochę inaczej. Spodobało mi się, bardzo fajne. I teraz w skrócie
historia ludzkości wyglądałaby, przynajmniej według tego obrazu, jaki ja sobie gdzieś wyobraziłem, namalowałem też na swoim zeszyciku, wyglądałaby w skrócie tak, że był stworzony Adam. I Adam to jest jedna z dwóch ludzi, a tak naprawdę według mojej wyobraźni trzech, ale ten fragment mówi o dwóch, więc skupimy się na dwóch, bo jeszcze była Ewa, nie? Więc Adam i Ewa byli na samym początku. Zostali stworzeni przez Boga na jego obraz, tak? I zostali stworzeni do miejsca relacji z Bogiem. Więc ja myślę, że Adam i Ewa to byli tacy ludzie, którzy mieli ten przywilej być odwróceni w tą stronę. I oni byli u celu, że tak powiem. Mieli możliwość decyzji, mieli wolność, bo Pan Bóg powiedział im, z tego drzewa możecie zrywać, z tego drzewa nie możecie zrywać i tak dalej, historię znamy na pamięć, nie? Więc byli u samego początku blisko celu. Wiecie, dlaczego tak pomyślałem? Bo wtedy jeszcze cała ta ludzkość nie zniszczyła, nie skopała tej ziemi. Wiecie, o co chodzi? Z tym swoim grzechem, swoim odejściem i tak dalej. Więc oni mieli mega prostą sytuację. Byli u celu, ale byli wolni. Nie mieli grzesznej natury, byli zwróceni w kierunku Boga, mieli z Nim relacje, tak? Więc byli dwoma z trzech ludzi na świecie, którzy w tym naszym obrazie byli zwróceni w tą stronę. Okej? I Adam, mówiąc obrazowo, nie trafił, tak? Czyli zgrzeszył w pewnym momencie. I ten grzech sprawił, że każdy następny człowiek rodził się z grzeszną naturą. Przekleństwo tego grzechu poszło dla każdego człowieka. Mnie, ciebie i każdego z nas i każdego, kto się urodził. Każdy był już z grzeszną, odwróconą od celu naturą, tak? I wiecie, w tym tak obrazowo patrząc, to przez grzech jednego człowieka wielu żyje w grzechu, żyje w grzesznej naturze, żyje w potępieniu, żyje w oskarżeniu, tak? I jeszcze dodatkowo zupełnie oddalamy się od tego, bo cały czas, wiecie, kopiemy po tej ziemi, którą Bóg stworzył, jesteśmy zupełnie przeciwni tym Bożym harmoniom, Bożym planom, Bożym zamiarom. To wszystko nas po prostu totalnie nie interesuje jako ludzkość. Znaczy, mówimy dalej o onych. Pamiętacie ten temat z pierwszego wykładu? To są oni, to nie jesteśmy my. Więc oni cały czas gdzieś tam żyją sobie w jakiś tam sposób i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie pojawia się trzeci z trzech, okej? Okay? Człowiek, mówiliśmy o tym, że został on zrodzony z ducha. I to jest ten cudowny moment, cudowna sprawa, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, bo dzięki temu, że został zrodzony z ducha, to nie został zrodzony tak naprawdę z człowieka, więc nie był grzeszny, nie żył w tym potępieniu. On był urodzony w tą stronę. Tylko ja to tak mówię trochę obrazowo, miał trochę dalej do celu. Żył w takich trudniejszych czasach. Adam był zupełnie w czasach bardzo harmonijnych z Bożym planem, z Bożym zamiarem. Wszystko współgrało, wszystko działało, ale on podjął decyzję, jaką podjął, tak? Jezus żył w czasach zupełnie oddalonych od celu, od miejsca docelowego, od Bożej harmonii i tak dalej, ale miał ten przywilej być odwrócony w tą stronę, tak? I Jezus zrobił wszystko, co mógł, żeby wypełnić Boże prawo, które zostało dane, trafił do celu, tak? I teraz widzimy, że jak przez grzech jednego człowieka wielu stało się potępionych, wielu stało się grzesznikami i tak dalej, tak przez sprawiedliwość jednego człowieka wielu dostąpi usprawiedliwienia, wielu dostąpi tego zwycięstwa, które objawiło się w Jezusie Chrystusie. Jakby o tym mówi przede wszystkim cały czas ten fragment. I to jest niezwykłe, że właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi my mamy ten przywilej, dzięki wierze, stanąć w miejscu odkupienia, w miejscu zwycięstwa. Ale do czego myślę, bo do pewnych myśli wrócę w przyszłym tygodniu, kiedy przeczytamy tylko pierwszy werset 6 rozdziału i od razu będzie ciekawie. I dlatego będziemy się później odnosić do poprzedniego. Ale to, na co chcę dzisiaj zwrócić przede wszystkim uwagę w tym fragmencie, to wiecie na co? Trochę na to, na co zwrócił apostoł Paweł w 2 rozdziale, a trochę jeszcze w inny sposób. Bo
kto jest winny tego wszystkiego, że każdy człowiek jest grzesznikiem? Kto jest winny tego, że ludzie rodzą się, jacy rodzą, że są coraz gorsi, coraz bardziej przeciwni Bożym planom, coraz bardziej dla nas chrześcijan niezrozumiali często, prawda? Czasem już ich trochę nie ogarniamy. Czasem to mamy wrażenie, że idzie za bardzo do przodu. Że postęp grzechu, nie? I tego świata idzie za bardzo do przodu. Dlaczego czasami my jako chrześcijanie chcemy obwiniać, jesteśmy źli na ludzi wokół nas? Albo potępiamy w jakiś sposób w swoich głowach, w swoich myślach. To będę szczery, nie wiem, gejów, transseksualistów, lesbijki i tak dalej, i tak dalej. Jaką mamy postawę względem tych ludzi? Że są beznadziejni i tragiczni? Że są przeciwni Bogu? My też. Urodziliśmy się w tym samym położeniu jak oni i najlepsze jest to, że oni nie mają na to wpływu, jak się urodzili. Oni nie podjęli decyzji będę przeciwny Bogu. Żyją w tej decyzji bycia przeciwnym Bogu. Rozwijają tą decyzję. Idą dalej, idą naprzód, pną dalej. Oni chcą, oni jeszcze bardziej uciekają i robią to świadomie. Ale oni urodzili się w tej naturze. Oni żyją w tej naturze. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Dlaczego myślę, że to jest ważne? Bo my często jako chrześcijanie musimy zmienić patrzenie na ludzi wokół nas. Co myślisz o swoim sąsiedzie, który zachowuje się tak i tak? Bo Jezus go kocha. Niezależnie od tego, czy jest gejem, transseksualistą, czy sobie nie radzi z czymkolwiek, czy ma 5 różnych płci, czy przeklina na wszystkich ludzi, czy puszcza muzykę na fulla, budząc całe osiedle. Jezus go kocha. A on jest w tym miejscu i jest bezbronny w tym miejscu. Jezus Chrystus przyszedł po to, by dać zwycięstwo takim ludziom. Pytanie, czy my będziemy drzwiami? Czy pomożemy im wejść? Właśnie tak pomyślałem. Czy murem? Tak. Czy zaporą dla ludzi? Czy zaporą? Oceniając, nie uśmiechając się, będąc totalnie bez miłości, oceniający. Tak? To nie jest powołanie dla nas, dla chrześcijan. Dostaliśmy łaskę. Dostaliśmy prezent od Jezusa Chrystusa. To nie nasze zasługi, pamiętajcie. Jakby to było według naszych zasług, to możesz chodzić i oceniać. O tym mówił apostoł Paweł w 2 rozdziale, tak? Powiedział w taki jasny sposób do wszystkich Żydów. Jeżeli jesteś przewodnikiem, jeżeli jesteś światłem, jeżeli jesteś tym i tym, nie ma problemu. Jeżeli jesteś. Ale nie jesteś. Dostałeś prezent. Dostałeś zwycięstwo w darze od Jezusa Chrystusa, tak? To twoje skierowanie jest przez Jezusa Chrystusa, a nie przez ciebie. A ci wszyscy ludzie, to właśnie dla nich Pan Jezus Chrystus umarł. I teraz my mamy pewnego rodzaju misję, pewnego rodzaju powołanie, by do nich wyjść, by ich kochać. Bo Jezus ich kocha. Jezus ich nie ocenia. Naszą misją tutaj na ziemi to jest to, by panowała łaska. Apostoł Paweł tam pisał taki werset. Tak, aby jak grzech panował, sprowadzając śmierć, łaska panowała, niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego. A my będąc jedno z Bogiem, jesteśmy współpracownikami w tym, by ta łaska panowała i by mogła zapanować nad ludźmi, którzy puszczają muzykę na fulla, którzy nie radzą sobie ze swoją osobowością, którzy nie radzą sobie ze swoją płcią, którzy nie radzą sobie ze swoim zachowaniem, na których patrzymy często z pogardą być może. Może ja czasem patrzę na kogoś z pogardą.
I wrócę do myśli wcześniej. A Jezus Chrystus, widząc ten stan, umarł za nich wszystkich. A ty, widząc ten stan, co zrobisz? My, widząc ten stan, co zrobimy jako Kościół? Oglądałem taki film i tym zakończę. Tylko jak sobie przypomnę nazwę, a najwyżej przyjdę z tym w przyszłym tygodniu, bo nie pamiętam. Mogę go wam polecić z całego serca, bo jest ciekawy. Gdzie był obraz Kościoła, który właśnie, wiecie, gdzie jak wychodził pastor, to głosił takie słowo typu: strzeżcie się przed tymi degeneratami. Wiecie, może to teraz trochę przekoloryzowałem, nie? Ale wiecie, bo my jesteśmy święci, bo my jesteśmy tacy, bo my mamy tak, bo my się tak zachowujemy, a oni robią to. Musimy uważać na to, bo w czasach ostatecznych staną trudne czasy i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? I tam był taki kościół w tym filmie. I ci ludzie byli tacy schowani, tacy zaczajeni. Przychodzili do kościoła i tam byli szczęśliwi, nie? Tam byli... Spoko było, nie? Ale wiecie, oni byleby dotrwać, byleby przetrwać do przyjścia Pana, tak? Okej, to jest fajne. Ale co dalej? I wiecie, tam przyszedł taki gościu, który był totalnym luzakiem i którego w ogóle ludzie nazywali Jezusem, nie? W ogóle zwiedzenie totalne. Ale on zaczął przyprowadzać do tego kościoła hippisów, którzy zachowali się jak hipisy. Więc jak ktoś wie, jak się zachowują hipisy, no to oni się właśnie tak zachowywali, nie? I wchodzili do kościoła i byli hipisami dalej. I wiecie, połowa tego kościoła w tym filmie, mam nadzieję, że to nieprawda, aczkolwiek kto wie, teoretycznie film na faktach, połowa tego kościoła opuściła ten kościół. Nie wytrzymała tego, nie? A przecież Pan Jezus za nich umarł. Bo my czasami, będąc już długo sprawiedliwi, to patrzymy przez tą swoją sprawiedliwość na tych wszystkich ludzi, nie? Ale to nie nasza sprawiedliwość. I nie nasze zasługi.